Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Gothic 3 Zmierzch Bogów, czyli coś, co, na co czekała cała Polska, żebym to w końcu nagrał i po prostu tylko ten dodatek chcą oglądać, tak naprawdę reszta gotików się nie liczy kompletnie, tylko to, ta fabuła, te postacie, te bugi, to wszystko jest po prostu piękne. Trochę sucho. Ja tutaj gram z content modem, za wydanie którego jest odpowiedzialne Bractwo Spolszczenia. Całość przetłumaczył Kłasz. Jest to najnowsza wersja, prawdopodobnie już nie będzie nowszej, także wszystko tutaj jest wgrane. Są dodatkowo jakieś wgrane dodatki, które powiedzmy przywracają starą twarz bezimiennego z Gothica 3, albo jakieś dźwięki potworów, stare pancerze i tak dalej. Zresztą to wszystko zobaczycie w praniu. Kliknijmy sobie po prostu nowa gra, zobaczmy jak tutaj się potoczy fabuła tejże pięknej opowieści. Tak, chcę na pewno. Wczytywanie jest, proszę bardzo, content mod. Akurat wy tego nie widzicie. O, dopiero teraz się pojawiło. Ciekawa sprawa. Ale to tak przy nagrywaniu czasem jest, więc spoko. Dobra, to ładowanie może ja wytnę, a na filmik zapraszam także. Cięcie. Wojna w Myrtanie zakończyła się 2 lata temu, a jej mieszkańcy wciąż starają się utrzymać niepewny pokój. Kraina została podzielona na 4 frakcje. Każda z nich chce odbudować to, co zostało zniszczone i jak najlepiej wykorzystać to, co ocalało. Na południu Torus zjednoczył bandy orków, tworząc niespokojną społeczność wojowników, nadal odnoszących się ze wzgardą wobec tych, którzy odebrali im zwycięstwo. Na północy Gorn rządzi Gotą i Faring. Bacznie obserwując Torusa i szybko rosnącą w potęgę machinę wojenną orków. Świadomy zagrożenia Gorn postanawia nie czekać dłużej na atak i sam rozpoczyna natarcie. Wybucha wojna. Na zachodzie zmęczeni konfliktem bracia Inok i Anok utrzymują na swym terenie kruchy pokój. Starając się ignorować wojenne zagrożenie ze strony Goty i Trelis, próbują unormować życie skołatanego ludu. Na wschodzie Lee trzyma swych ludzi z dala od politycznych waśni. Będąc przekonanym, że w końcu nastąpi zmęczenie wojną i zapanuje pokój. Z nieznanego wymiaru bezimienny bohater oraz Xardas obserwują swych dawnych towarzyszy i zaciekle spierają się o decyzje i kierunki podejmowanych działań, starając się zapewnić swemu ludowi wolność w tych niespokojnych czasach. Zupełnie jak w Myrtanie, obaj toczą zajadły spór o los krainy, o którą tak długo walczyli. Xardas popiera Lee. Wojna w końcu zmęczy ludzi i nastanie pokój. Rozwścieczony bohater nie zgadza się z nim. Twierdzi, że pokój może zapanować tylko jeśli Torus i Gorn zostaną zmuszeni do zaprzestania walk. Widząc, że pokój, za który oddał swą wolność, może zostać obrócony w niwecz, bezimienny bohater wpada w furię i postanawia wrócić do Myrtany, aby naprawić zło dotykające jego lud. Dowiedziawszy się o jego zamiarach, Xardas zagradza bohaterowi drogę, zaklinając go, by się zatrzymał i posłuchał głosu rozsądku. Lecz nie można powiedzieć ani zrobić niczego, co zmieniłoby przeznaczenie. Obaj mistrzowie dawnych mocy biegli w swej sztuce sięgają po siły, które rozdarłyby wstrzępy zwykłych ludzi. Ich starcie, które mogłoby przejść do legendy, jest krótkie. Bohater opuszcza nieznany wymiar, lecz płaci za to wysoką i potworną cenę. Słaby, pobity i zdezorientowany, bezimienny bohater budzi się. No ładnie. Fabuła jest jaka jest, to znaczy trochę mi się nie podoba, że jest bardzo tak ukierunkowana w stronę polityki i takich rzeczy, a szczególnie Lee, który tam został królem, się do tej polityki w ogóle nie miesza, powinien być raczej jakoś odwrotnie. Gorn tutaj coś szaleje, dziwna sprawa. Wskazówki oczywiście będziemy pomijać, bo jest to co zwykle. Tak, jest ta twarz bezimiennego, oczywiście z trójki, czyli wszystko działa, ktoś tutaj siedzi, tu mamy jakieś wyposażenie.
Zobaczmy, co jest w środku. Mamy nasz stary miecz, orkowa zguba, jakiś tam pierścień do maksymalnej siły życiowej. Oczywiście bierzemy wszystko, możemy to wszystko sobie ładnie pozakładać. Muszę się tutaj troszeczkę wczuć, żeby sobie wszystko poprzypominać. Zakładamy sobie pierścień, na pewno się przyda. Statystycznie to wygląda tak, że po prostu zaczynamy od nowa, że to przejście przez portal widocznie bardzo, bardzo nas wyczerpało. A nawet to na razie nieźle chodzi. Zobaczymy, jak tam... Oj, chyba nie za nieźle. Tak, muszę sobie popatrzeć tylko na chwilę na podgląd. Nie, jest okej. Okay. Coś tam mi przycięło wcześniej, ale mniejsza o to. Także no nie wiem, dowiedzmy się, kto ty jesteś, Anok. Wracasz, żeby zobaczyć spowodowane przez siebie zamieszanie. Nie jestem powodem żadnego zamieszania. Dzięki mnie zyskaliście możliwość zaprowadzenia pokoju w Myrtanie. Nikt z was nie wykorzystał tej szansy. A się drze, kurde. Spójrzcie, co się teraz dzieje. Ale to twoi przyjaciele sprawiają kłopoty. To nie powód, żeby siedzieć z założonymi rękoma, gdy w naszym kraju przelewana jest krew naszych rodaków. Zdaje się, że bogowie nie byli przyczyną naszych walk. Żyjecie i myślicie wyłącznie o własnych korzyściach, a nikt nie jest gotów przelać odrobiny krwi za realizację wspólnych celów. Mam zamiar położyć temu kres. Jezu, jaki opiernicz w ogóle, nie? Tak na sam początek. Ile czasu mi umknęło? Jak długo trwał mój sen? Nasza karawana znalazła cię na drodze do Geldern, w kiepskim stanie i na skraju śmierci. Z pewnością zaatakowali cię orkowie. Przytomność wróciła ci tydzień po tym, jak cię znaleźliśmy. Gdzie jest moje wyposażenie? Z pewnością znajdziesz je u orków. Mhm. Orków? Na pewno? Tak, atmosfera jest gęsta. Mój lud obawia się orków. Zaczęli brutalnie atakować nasze karawany. Giną kupcy i towary. Prawie codziennie otrzymuję takie meldunki. Dlaczego atakują wasze karawany? Trelis i Gota prowadzą wojnę. W Trelis potrzeba więcej amunicji na wojnę, a orkowie nie mają zwyczaju za cokolwiek płacić. Twój lud? Co masz na myśli? Po twym wyjeździe z Myrtany, ja i mój brat zostaliśmy opiekunami Geldern i Silden. Inok zajmuje się Geldern, a ja Silden. Czyli jesteśmy Silden, no dobra. Dlaczego się nie zemścicie? To nie wchodzi w grę. Mieszkańcy Myrtany widzieli za dużo walk, aby znowu brać w tym udział. Postanowiliśmy, że Geldern i Silden nie wezmą udziału w wojnie. Nie można bezczynnie czekać, gdy świat kopie własny grób. Posłuchaj mnie, Anogu. Wesprzyj mnie w zjednoczeniu Myrtany. Pomóż mi zaprowadzić pokój. Nic nie sprawiłoby mi większej radości, lecz... Lecz co? To złe czasy. Nikt nikomu nie ufa. Musisz mi udowodnić, że mogę na tobie polegać. Właśnie, co? Co? Dobrze wiesz, ile mojej krwi zostało przelane za ten kraj. Jak możesz wątpić w me intencje? Gorn i Torus powiedzieliby to samo. A tak w ogóle to gdzie jest Xardas? Czemu cię to interesuje? Jestem ciekaw. Jesteś ostatnią osobą, która go widziała. Zdecydował się pójść drogą, którą mnie nie dane było podążyć. Rozumiem. Pozostaje jeszcze kwestia zaufania do ciebie. A jaki jest koszt twego zaufania? Przejdź się po 5 wilczych futer. Ludzi, czy możesz im jakoś pomóc? Gdy już coś dla nich zrobisz, poproś, aby napisali ci list polecający. Wróć do mnie, kiedy zbierzesz ich 5. Dobrze, ruszam. Ale czekaj na mój powrót. Pokój jest bliski. Tej myśli będę się trzymać. Jeszcze jedno, jeśli natkniesz się na Borysa, trzymaj się od niego z daleka. Kim jest Borys? Starym przyjacielem. Jest niebezpieczny? Dużo gada, a ty masz niewiele czasu. Gdzie można go zwykle spotkać? Borys strzeże jednej z bram Geldern. Okej, 5 listów polecających. Spoko, znaczy wiadomo no. Taki tutaj zadanko na początek. Zastanawiam się, czy mogę to kraść wszystko. W sumie, czy ja mam pod F5 save'y? Wow, to się zapisało chyba z... Albo nie, dobra, pod F6, pod F5 to zawsze było, ale ja sobie brałem pod F6 te wczytywanie szybkie. Paczki z bronią, jakieś rzeczy. Biorę to wszystko, co mnie zainteresuje. Zobaczymy, czy ktoś mnie zagada, jakby co to najwyżej się wczyta. Zastanawiam się po prostu, czy... O, jakie ładne stroje macie. To też jest spodobane tymi dodatkami. Nie słuchałbym tego. Także fajna sprawa, ładnie to nawet wygląda. Musimy się przejść po prostu po ludziach. Powiedzmy, jest kowal. Tu może coś znajdę. Aha, ty poszedłeś sobie tutaj. Pulpit, zobaczmy. Czy coś ciekawego będzie? Na początku krainę tę zamieszkiwali koczowicy. To tę historię już znamy przecież. Wędrowiec wskazał im drogę.
I prastara wiedza, 23, pięknie. Kufer i solidny metalowy kufer. Obrazisz się, jakbym ci to wziął? Hej ty, co się tak skradasz? A, skradania się. Dobra, to nie będę przy tobie kradł może w takim razie. No i zastanawiam się, jaką ścieżkę by tutaj obrać. Czy ścieżkę wojownika, jak wojownika, to jednoręczna, dwuręczna. Jak to tutaj można rozwinąć, do jakiego stopnia w ogóle. I tutaj patrząc jeszcze na tą magię, może troszeczkę można by zainwestować. Kto wie. Ale dobra, no zajmiemy się tym naszym pierwszym super zadaniem. Nie wiem, porozmawiam na przykład z Kowalem. Witaj, obywatelu. Pochodzisz z Silden? Nie, przeprowadziłem się tu z Goty. Dlaczego opuściłeś Gotę? Gorn siłą wcielał mieszkańców do armii. Uciekłem w dniu, w którym żołnierze zapukali do mych drzwi. Czy walka za ojczyznę to niezaszczytna służba? Wojowniku, oszczędź mi swych wykładów. Nie każdy może być żołnierzem. Bez nas nie mielibyście czego bronić. My tworzymy kraj, którego bronicie. Może lepiej nie zwykle. No. A co z armią Gorna? Możesz mi coś o niej powiedzieć? Ta armia cały czas się powiększa. Gorn zaciąga też magów i alchemików. Potępiasz Gorna za to, co robi? Gorna trzeba wtrącić do lochu za rozpętanie tej wojny. Trzeba go zakuć w kajdany i odciąć mu dłonie, żeby już nigdy więcej nie wziął w nie miecza. Może ma słuszne powody do tych ataków. Co wiesz o Torusie? Cała Myrtana wie, że Torus doprowadził do pokoju między orkami i ludźmi. To człowiek honoru, w przeciwieństwie do Gorna. Gdyby to było takie łatwe. Ufasz orkom? Nie, lecz ufam Torusowi. Dziękuję. Byłeś bardzo cierpliwy. Wojna wkrótce się skończy. Obiecuję. Kształt tej głowy ma trochę inny. Zabijesz Gorna? Tylko jeśli będę przekonany, że zrobił coś złego. Jezus Maria, po prostu aż boli. Może lepiej naucz mnie czegoś o kowalstwie. Nie chcę tak naprawdę, szatowałem. Handluj z tym. A, może żrudę i wszystko. Długi miecz. Jakieś takie pierdoły. Będę potrzebował oczywiście jakichś wskazówek, co do... Moment, co sobie mogę sobie posprzedawać. Strzała może zostać, to nie. Dobra, coś tam już na start, żebym miał tej kasy. Potrzebuję jakichś wskazówek po prostu, co do... Może ktoś już grał w to. Nie wiem, ogólnie fani Gothica raczej nie za bardzo przepadają za tym dodatkiem, tak mi się wydaje. Ale być może akurat ktoś z was już to grał i mnie ogląda, także fajnie by było jakieś ewentualne rady tutaj sobie z rad skorzystać. Ja tu widzę starą skrzynię i nie ma kompletnie nikogo, kto mógłby jej pilnować. Także myślę, że mogę to otwierać. A w niej znajdziemy amulet siły życiowej, bardzo fajnie, troszkę więcej siły, jakaś kula ognia, pieczeń i tak dalej, czy nawet ruda. Czyli to jest fajna sprawa, zobaczmy, czy coś na pulpicie jest ciekawego. Tu jest napisane coś o alchemii. Dziękuję. Te paski teraz tak widzę, te moje paski na dole są ok, ale jak widzę paski, jeżeli na kogoś najadę... Oj. Hej, ty! Tak? Widzisz, nie jestem stąd, szukam gospody. O, ten koleś nie dubbingował wcześniej. Fajny ma głos, jak na razie. O, jest ich kilka. Nie rozumiesz. Nie szukam jakiejś gospody, szukam specjalnej gospody. Kurde, kto to jest? Kojarzę go. Gospody? Tej prowadzonej przez nią. O czym ty mówisz? Zdaje się, że nie jesteś stąd. Nie słyszałeś o niej? Cóż, nie wiem, o czym mówisz, więc zostawię cię. Aha, no to może byś się dowiedział, o kogo chodzi. Jezus. Może jeszcze... Aha, możemy handlować. Wow! Buława Morgenstern. Fajne tutaj masz rzeczy. Zobaczmy, co tutaj by było dobre do... Duży oręż 1. Mam coś takiego. Wow! Czyli to wychodzi na to, że to nie jestem takim noobem już na samym początku. Jakąś tutaj walkę początkową mam. 130, obrażenia 65 tylko. Dobra, a ja mam w ogóle... Właśnie, zobaczmy tutaj. Mam już tak, walka mieczem 2 nawet. Duży oręż 1. Zabójcy orków. Tu jakieś podstawy. Skradanie się, to nie wiem, czy było, czy nie było na początku zawsze. No, otwieranie zamków, no okej. Okay. Czyli no trochę do nauki jest. A czy są jakieś nowości? Tu też szaty kojarzę, czyli można zostać magiem raczej. Ogólnie rzecz biorąc. Tutaj te ulepszenia, to wszystko jest w miarę chyba to samo. Nie wiem, regeneracja, czy tutaj jakieś umiejętności zostały pominięte, albo, no, ale chyba nie. Także dobra. To mamy. Właśnie chciałem powiedzieć tyle, że o te paski u góry nad przeciwnikami są takie dość mało widoczne. Te moje, no to wiadomo, skupiam się tutaj i widzę wszystko, ale tak to nie bardzo. I zresztą teraz zasłaniam pasek many kamerą, bo wcześniej był troszkę inaczej umiejscowiony. No ale trudno. Jakoś to może się ogarnie w przyszłości jeszcze. Tutaj mam jakiś kufer. No ja bym to wszystko kradł, czemu nie? Właściwie nikt mi za to nic nie robi jak do tej pory. Przejdźmy się jeszcze po wiosce. Mniej więcej kojarzę te miejsca. Nisin.
Czym ty jesteś? Kim ty jesteś? Halo. Jak leci? Wiesz co? Do ostatniego wieczora nie czułem się najlepiej, ale teraz jest już naprawdę dobrze. Dobra. O, a cóż takiego wydarzyło się od ostatniego wieczora? Znalazłem szczęście, przyjacielu. Widzisz, od kiedy skończyło się moje małżeństwo, byłem trochę przybity, lecz ostatniego wieczora znalazłem tu szczęście. W tym małym miasteczku, w gospodzie. Wiesz, co mam na myśli. Też wyglądasz na przybitego. Idź z nią porozmawiać. Co to jest, cholera? Gdzie tu jest gospoda? Muszę już iść. Też możesz handlować. Tu każdy może chyba handlować wszystkim po prostu. Wow, język listego jaszczura. Co wy tu macie? Dobra. Spoko. Możemy się tu przespać u niego jak coś. Idźmy dalej w takim razie. Nie wiem, tutaj chyba już wszystko. Czy w tym domu byłem? Tak, tu jest ta skrzynka. Tam był kowal. Tu jest jeszcze wyjście, no ale powiedzmy, żeby się tak bardzo nie zgubić tutaj. Tak od razu. Spróbuję się przejść po prostu. Może jakoś tędy. Tutaj jest wyjście zwykłe. Ciekawe, że nikt nie stoi przy samej bramie, tylko tutaj jeden koleś. Aha, tu jest jeszcze jedno wyjście. Z wami chyba... Wow, przycina, ale to tak, taki gotik niestety. No ale ciałości z trójki ma również dodatek. Mieszczanin, mieszczanin, tu jest jakiś dom. Łóżka, nic więcej. Tam sobie krówki się pasają. Kto tutaj jest? Też mieszczanin tylko. I mógłby odejść od tego, to bym sobie to chętnie poczytał. Może bym się coś ciekawego dowiedział. Sobie ktoś bije młotkiem. Tu może ktoś będzie ciekawy. Cornelius, jesteś alchemikiem? Kim jesteś? Jednym z mieszkańców Myrtany. Mogę coś dla ciebie zrobić? Co? Kto? Och tak. Czemu nie? Pochodzisz z kasty niewolników? Nie, jestem co? Tylko jednym z mieszkańców Myrtany. Kim jesteś? Jestem niewolnikiem. Nie. Ork? To nie może być prawda. Jestem alchemikiem. Tak, jestem alchemikiem. Jejku, tylko nie pytaj mnie o imię. Co robisz? Tworzę... O, tak! Tworzę najpotężniejszą miksturę w historii alchemii. Jak ona działa? Ten, kto ją wypije, staje się grubszy. Nie, wyższy. Nie. A, ten, kto ją wypije, staje się potężny. Żadna inna mikstura nie czyni tak potężnym. Naprawdę? Zjadłeś dziś za dużo bagiennego ziela? Bagiennego ziela? Nie, nie potrzebuję go. Do tej mikstury potrzeba mi trochę ognistej pokrzywy. Mhm. No nie mogę zaproponować, że sam jej poszukam, więc... Ognista pokrzywa? Można ją łatwo znaleźć. Może sam jej poszukasz. Zawsze, gdy idę zbierać ogniste pokrzywy, atakują mnie ścierwojady. Ale wiesz co? Wyglądasz na kogoś silnego, a z nieprzetrawionej pokrzywy będzie jeszcze silniejsza mikstura. Tak, chcę ognistą pokrzywę. Prosto z brzuchów najedzonych ścierwojadów. Zrobisz z tego miksturę? To niezdrowe. Och, nie! Umyję wszystkie składniki przed ich użyciem. Znajdziesz je dla mnie? Dobra, ale co tam mi dasz za to? A co dostanę w zamian? Może zainteresują cię mikstury? Potrzebny mi też list polecający dla Anoga. Tak, oczywiście. Okej, czyli tutaj byśmy znaleźli ten pierwszy list. Znaczy dostalibyśmy. Spoko. Ilu właśnie potrzebujesz? Ilu pokrzyw potrzebujesz? Około 700. Nie. Wystarczy pięć. Co to jest za gość? Gdzie znajdę ścierwojady? Ścierwojady znajdziesz gdzieś... może w Nordmarze. Nie pamiętam. Poszedłbym z tobą i zostałbym przynętą na ścierwojady, lecz wolę nie opuszczać Sildę. Boże, co za koleś. Dobrze. Ruszam. Okej, ale jeszcze tutaj mogę coś... No możemy się trochę możesz o tej historii dowiedzieć. Coś o wojnie? Jakiej wojnie? Pochrety! Szybko przynieś mi zbroję! Nie, czekaj. Ja nie mam zbroi. O bogowie. Co ja teraz pocznę? Uspokój się. Zdaje się, że trwa wojna między orkami i ludźmi. Masz na ten temat jakieś informacje? No chyba nie, już bym po prostu z nich nie kadł. Czy nie skończyła się, gdy Xardas zabił bizona ożywieńca? Już się w tym gubię. Bizona? Wojna zaczyna się nowa. O, rety! To straszne! Chyba nie zdzierżę widoku kolejnego bizona ożywieńca. Hmm.
Nie mam słów po prostu jak na razie do tej gry. Czy orkowie Torusa chcieli kupić twoje mikstury? Co? Nie. Niby czemu? To głupie. Czuję, że będzie zabawnie. Dobra, kim ty jesteś? Jezus Maria, jak ty wyglądasz? Jezabel. Boże święty. To jest ta gospoda pewnie. Handlarz wódą. Fajna sprawa. Anton, tu sobie... Szukasz pokoju? Jestem właścicielem tej gospody. Nie. To brzmiało jak, że nie da się czegoś otworzyć czy coś z Gothica 3. Witaj przyjacielu. Dasz mi jakiś list polecający na przykład? Przyjacielu, na twym obliczu widzę smutek. Mogę coś dla ciebie zrobić? Ech. Nie było dubbingu. Co cię trapi? Barnabas. Kto to jest? Podły człowiek. Co on zrobił? Wynająłem mu pokój w mojej gospodzie. Spędził tam 3 dni i wyniósł się nie płacąc mi ani grosza. Z powodu wojny ludzie mniej podróżują, więc interes kiepsko idzie, no i... Jest coś jeszcze? Cóż, on... wiesz... mam żonę. A on... wiesz... robił coś z moją żoną. O, przykro mi to słyszeć, przyjacielu. Może mogę ci pomóc? Możliwe, że możesz... możesz coś dla mnie zrobić? Możesz odzyskać moje pieniądze i zrugać go za to, co zrobił z moją żoną? Mogę odzyskać twoje pieniądze, jeśli w zamian za przysługę napiszesz mi list polecający. Okej, będzie drugi w takim razie. Wszyscy czegoś chcą. Dobrze, napiszę ci ten list. Czy od rozpoczęcia wojny twoją gospodę odwiedza mniej gości? Więcej niż kiedykolwiek. Jakich teraz miewasz gości? Głównie tych, którzy interesują się wojną. Żołnierzy, kowali, zbrojmistrzów. To długa lista. Obserwujesz gości? O nie, doprowadziłoby mnie to do szaleństwa. Moja żona to robi. Ja tylko dbam, żeby księgi były w porządku. Czy w twojej gospodzie kiedykolwiek byli orkowie? Było ich paru, ale przed wojną. Teraz już tu nie przychodzą. Jesteś pewien, że mam go tylko zrugać? Mogę złamać mu kilka kości. Na pewno? Możesz to zrobić? Byłoby miło. Nie mów mu, że kazałem ci to zrobić. Nie powiem, ale za tę dodatkową usługę musisz zapłacić złotem. Kurde, co za... Dobrze. Co za bezimienny się złoto z niego za jego kości. To uczciwa wymiana. W takim razie idę. Czyli tak był dość takim materialistą, ale... bez przesady. Tutaj jest bardzo fajny miejsce. To mi się bardzo podoba. Ta paczka z bronią, ta ciężka skrzynia i kilka broni ciekawych. Ale niestety, prawdopodobnie musiałbym tutaj przyjść jakoś bardziej w nocy, bo... znaczy, mogę spróbować, nie? Załóżmy, że zróbmy taki test, najwyżej będę wczytywał, że robimy tak. No i właśnie. I to niestety tutaj nie podziała. A tutaj jeszcze zobaczę, co było. Jakieś miecze zwykłe i takie rzeczy. Dobra, F6 tutaj nie działa jako wczytanie, czyli muszę to zrobić po prostu tak, cięcie. No dobra, czyli wrócimy tutaj po prostu w nocy, bez żadnego problemu. Pogadam chętnie. Oj, gdzie ty jesteś? Halo? Gdzie se poszłaś? Co za kurde chciałem z nim... O, tutaj jesteś. Kim ty jesteś w ogóle? Nie podchodź zbyt blisko ognia. Lepiej już sobie idź. Lipa, ma imię, ale nie da się z nią pogadać, więc trudno. Hansar... Dzień dobry. O, chciałby pan pancerza. Coś kupić? Co wiesz o atakach orków? Jezus. O nic, proszę pana. Jestem zbyt zajęty zarabianiem na życie. Czy przez wojnę twoje interesy bardzo ucierpiały? Wzbogaciłem się dzięki wojnie. Więcej ludzi kupuje broń. No to pokaż, co tam masz. Pancerze. Skórzany napierśnik. Lekki pancerz buntownika. Ubranie łowcy. Okej, no fajne takie rzeczy. Stalowa korona. Jezu, korona? Serio? Amulety. Właśnie, mam jakiś nowy amulet. Coś na siłę, coś na manę i takie tam pierdoły. No może kiedyś do niego wrócę, ale nie tym razem. Załóżmy sobie jeszcze to. 280 życia. Dobra, co jest na przykład tutaj u góry? Czy to są tutaj tylko i wyłącznie pomieszczenia do kradzieży? Z tego co widzę, jeżeli tylko ukradnę coś, gdy ktoś na mnie nie patrzy, zastanawia mnie to wyjście tu. Czy tutaj są jakieś easter eggi? Chyba nie. Jak ktoś nie patrzy, to nie widzę tutaj żadnych konsekwencji tej kradzieży, więc właściwie czemu by tego nie robić? I to ma duży sens. Naprawdę, no bo w Gothicu zwykłym, w Gothicu trójce ukradło się gdzieś, a potem że ktoś nas okrada i mogli nas po prostu za to zgarnąć. Tu jest Cornelius. Coś sobie źle chyba poszedłem. Już się zgubiłem, nie? Także. Aha, bo tu jest w kółko, po prostu się idzie. To było takie łatwe. Tu zajrzałem, tu jest Izabel, tu jest to, tu jest handlarz, tu do góry, czyli mamy iść tu. Tutaj z tego co pamiętam, były jakieś misje w... Co to leży? No. O kurde, okruszki chleba jakieś. Być może będę musiał to zbierać.
dla kogoś, tak coś czuję. O. Co chciałby pan dziś kupić? Przyszła świeża dostawa. Świeża dostawa? Czego? Wszystkiego. Proszę by... Sami handlarze tutaj mieszkają. Co możesz mi powiedzieć o Anogu? Chcielibyśmy mieć lepszego władcę. Cicho mówi trochę. Codziennie modlimy się o wspaniałego króla, który wszystko naprawi. To ja. Może. Handluj. No dobra, ty masz znowu jakieś serca kamiennego golema, łuki, pierdoły. Dobra, na razie nic nie chcę kupować, już tu jest naprawdę tyle handlarzy, że oni... Że nie mają co z tym szmelcem wszystkim robić i wszystko sprzedają wszystkim. Myśliwy, myśliwy. Tutaj zazwyczaj jest ktoś ważny. No, widzę, że u góry jednak. A czy za to mnie opierniczą, jakbym tu... Nie, metalowy kufer to... To w sumie nie chcę otwierać. Chyba nie mogę nawet metalowych kufrów otwierać. Tu jest jakiś alchemik. Niby mieszczanin, ale... Mam nadzieję, że to nic trującego. Czyli tutaj... Nie porozmawiamy, ale wezmę sobie paczkę z bronią. Chyba, że ta paczka z bronią tak tutaj dziwnie leżała. Może to po prostu wzięli z Gothica trójki jakoś te miejscówki tych paczek. Tu są kolejne okruszki. W sumie jakbym przed tymi okruszkami. Ej, to tu jest coś nie tak. Ja kojarzę to z jakiejś bajki. Gdzie mnie to doprowadzi? Tutaj. Tu. Nie wiem, czy w dobrą stronę idę, ale chyba tak, no bo... Idę sobie po tych okruszkach. Skradasz się jak jakiś złodziej. Tu. I gdzie dalej? Dalej już chyba nigdzie, czyli wychodzi na to, że... Albo ty, jak coś masz z tym wspólnego. Postanowiłem zmierzyć się z jednym z twoich mistrzów. Skąd my się znamy w ogóle? Więc dobrze. Oto zasady obowiązujące na mojej arenie. Najpierw musisz walczyć z Griswoldem. Jeżeli wygrasz, zmierzysz się z Ritem. Gdy go pokonasz, będziesz mógł pojedynkować się z Evertem. Ruszaj, walcz! Okej, pokonaj Griswoldem. To nie powinien być jakiś problem. Tu jest arena, okej, ty już do mnie biegniesz, ale zapiszę grę. Czemu by nie? Myślę, że na tych walkach tutaj na arenie skończymy po prostu. No dawaj, come on. Jezu, co ty robisz? Widzieliście to? Ej, moment, ja tu mogę jakieś dziwne... Dwa razy do tyłu. Siup. Wow. Co to się stało? Kurde. Wbij mu. I teraz silny. Dobrze, i szybkie. Stara taktyka zawsze działa. Pięknie. Nie dobijamy go oczywiście. Sprawdzimy, co ty tu miałeś. Wow, sporo monet. Notka Griswolda. Jak jeszcze tutaj jestem? Chętnie się przyglądnę, co tutaj jest. Nikogo tu nie ma. Jest metalowy kufer. Paczka z bronią. Spróbujmy to otworzyć. No właśnie, to jest na trudne zamki zazwyczaj, więc nie będziemy tego ruszać. Pokonałem cię, więc idziemy z powrotem tu. A jeszcze się może jakoś spróbuję tutaj uleczyć. Skradasz się jak jakiś złodziej. Mięskiem. A to Meryl jakiś. Co to za Meryl? Meryl, to tak jak kurczę w tych złotych wrotach. Bardzo dobrze. Dobra, wiemy. Co? Szkoda, że to przewinąłem, ale chyba to coś tutaj było pokręcone. Nie tak jak trzeba. Ale nieważne. Spróbujmy ci wbić na samym początku. O nie, nie dało się. O, pięknie, dobra. Szybko. Ale jestem wolny. Ale ten ma miecz dwuręczny, tutaj nie powinno być żadnego problemu. Kończy mi się kondycja, ale... O Jezu, dlaczego? No chodź. Wow, ja nie chcę tych... Dlaczego takie uniki? Ja tego nie chcę. No i teraz, o pięknie. Silny. I szybkie. Jakieś zwykłe. Troszkę inaczej jest ta walka, jakoś... Jakby przekopiowana, ale coś tutaj pozmieniali. Zaraz zginę. Dobra, udało się. Ale ledwo co, także troszeczkę wydaje się, że te walki są cięższe trochę. Zjedz to. Przynajmniej ten sam bug występuje, możemy sobie szybko tutaj jeść i pić i tak dalej. Wysokie zużycie procesora, wiadomo, myśliwy. Gdzie ty jesteś? Obert. Bardzo dobrze. A te... Mistrz. Bardzo dobrze. No właśnie, co to ma być? To samo co wtedy, dobra, tu zapiszemy, bo to walka z mistrzem przecież. Mam jakieś nowe bronie? Teoretycznie, ale jest zepsute, więc nic z tego nie będzie. No chodź tu, mistrz. A, już jesteś. Masz hełm. Chodź tu.
Miecz jednoręczny. Everett. A, masz tarczę. O nie, to będzie trudne. To może być naprawdę ciężkie. Wow. Znalazł tam lukę gdzieś. No, jak to? Wow. Wow. Nie, zostaw mnie. Już się nie chcę z tobą bić. No, pss. Ja pierniczę. Ej, dobry jest. Trzeba będzie tutaj zastosować bagi. Bo inaczej sobie z nim nie poradzę. Nie mam za bardzo co jeść. Okruszki zawsze też coś przywracają. Chyba, że miałem je gdzieś potem dać. To by była lipa. Pięknie, dobra. Ale, wow, ale to jest naprawdę mistrzu. Pięknie. Nie przewraca się, cholera. Cholera, będzie trudny. Pięknie. Ale taktycznie tutaj go rozpykamy. Tylko, albo i nie, bo kurczę, gdzieś tam zawsze znajdzie też lukę, żeby nas trafić. No co to za uniki? Jezus. Nie! O, nie trafił. Kurde, ja się bronię, ale on mnie i tak trafia. Pięknie. Dobra. Zabójcza walka po prostu. Siub mu! O nie! No i koniec. Niestety, dobra, w takim razie zrobimy tak, że w następnym odcinku ja się bardziej przygotuję, poćwiczę troszeczkę walki i spróbujemy sobie z nim wygrać. A tymczasem cóż, tak wyglądał pierwszy odcinek Gothic 3 Zmierzch Bogów. Mam nadzieję, że się podobał. Zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć. Na razie.